Dzień dobry, panie prezydencie. Witam pana, witam państwa. Czy słusznie na początku przywitania się z naszymi widzami powiedziałem, że w Częstochowie na razie nie stwierdzono osób, które zostały objęte kwarantanną? Według raportów, które odebrałem z samego rana, wynika, że nie ma osób, u których potwierdzono wystąpienie koronawirusa w Częstochowie. To jest dla nas dobra informacja. Natomiast mamy niemało osób, które są w kwarantannach, w takich okresach rozpoznawczych, które czekają na przykład na wyniki badań, które zostały u nich wykonane. Czyli testów, które zostały po prostu i działań, które zostały podjęte wobec niektórych osób. Od dzisiaj nieczynne są szkoły, w związku z tym młodzież została w domu, czy powinna zostać w domu, natomiast na pewno nie przyszła do szkół. Czy pan coś wie, jak to się w tej chwili przedstawia w mieście? Apeluję do młodzieży i do rodziców, aby ten czas, który został ogłoszony do 25, aby pozostali w domach, aby nie wychodzili, aby nie gromadzili się na terenie miasta, nie spotykali się. To jest czas, kiedy liczymy na to, że wyjaśnią nam się wszystkie sprawy związane z zakresem zachorowań na terenie Polski. Wirus może rozwinąć się w ciągu 2 tygodni, dlatego te 2 tygodnie zostały ogłoszone jako czas, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, dzieci i młodzież nie chodzą do szkoły, kiedy są wprowadzone różnego rodzaju ograniczenia i te ograniczenia w ślad za instytucjami rządowymi wprowadzamy w instytucjach miejskich. Wiele ograniczeń dotyczy instytucji miejskich, łącznie z Urzędem Miasta, czyli z budynkiem Urzędu Miasta, bo po prostu Urząd Miasta to jest bardzo szerokie pojęcie. To może przypomnijmy, jak te instytucje miejskie od dzisiaj funkcjonują? Od piątku 13, od godziny 13, zarządzeniem prezydenta została wstrzymana w Urzędzie Miasta obsługa bezpośrednia naszych mieszkanek i mieszkańców. Mieszkaniec nie załatwi niczego w Urzędzie Miasta? Mieszkaniec nie zostanie wpuszczony do Urzędu Miasta, nie załatwi żadnych spraw, chyba że wykona pewne procedury, czyli jeżeli sprawa dotyczy takich przedsięwzięć, które nie da się załatwić za pośrednictwem drogi elektronicznej, za pośrednictwem telefonu, faksu, maila czy ePUAP-u, na którym można składać również wnioski do Urzędu Miasta, bo na przykład trzeba odebrać dowód osobisty, a to trzeba zgodnie z przepisami zrobić osobiście. W takich przypadkach taki mieszkaniec powinien zadzwonić do wydziału odpowiedniego, w którym chce załatwić swoją sprawę, czy to będzie rejestracja pojazdu, czy odbiór dowodu osobistego, czy też również w Urzędzie Stanu Cywilnego, na przykład rejestracja zgonu bliskiego, zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, wtedy pracownik urzędu zejdzie do wyznaczonego miejsca, miejsca, gdzie będą zachowane wszelkie warunki i zasady bezpieczeństwa i w takich nadzwyczajnych sytuacjach będzie ta obsługa prowadzona. Natomiast na dzisiaj sytuacja jest taka, że staramy się ograniczać, maksymalnie ograniczać bezpośredni kontakt zarówno pomiędzy samymi urzędnikami wewnątrz urzędu i zachęcamy do tego, aby porozumiewali się za pośrednictwem maili, faksów, telefonów, żeby unikali kontaktu osobistego, a tym bardziej, żeby unikali kontaktu osobistego z poszczególnymi mieszkańcami tam, gdzie jest to możliwe. Apeluję do mieszkańców, jeżeli macie sprawy do załatwienia w Urzędzie Miasta, a te sprawy mogą poczekać, to poczekajmy. Może za chwilkę będziemy wiedzieć więcej na temat spraw związanych z koronawirusem, z konkretnymi zagrożeniami i wtedy w jakiś sposób przywrócimy pełniejszą obsługę naszych mieszkanek i mieszkańców. Na dzisiaj załatwiamy i pracujemy, bo przecież urząd pracuje. Urzędnicy przychodzą do pracy, wykonują wszystkie czynności, tylko ograniczony jest kontakt z mieszkańcami. Więc podsumowując, mamy apel do mieszkańców, żeby się wstrzymywali z rzeczami, których załatwić nie trzeba od ręki, ale jednocześnie podkreślamy, że urząd i jego agendy nie są sparaliżowane i że sprawy, które trzeba załatwić, bo są na przykład terminowe i wynikają z prawa, bądź też są
umówione, można załatwić, tylko trzeba się bezpośrednio skontaktować z odpowiednim wydziałem, z odpowiednim pracownikiem i w drodze specjalnej jak gdyby procedury umówienia się i przybycia do urzędu jest to możliwe, tak? Pan to potwierdza? Tak, dokładnie tak jest. Podobnie będzie też we wszystkich jednostkach podległych, czyli tam, gdzie możemy się powstrzymać od kontaktu, to będziemy starali się to realizować. A jak z jednostkami, które służą jak gdyby z samego swojego, samej swojej istoty pomocą mieszkańcom, na przykład MOPS albo Centrum Pomocy Mieszkańcom? No, wszystkie te jednostki pracują. Tu jeszcze może dodam jedną rzecz, że w dniu dzisiejszym będzie wysłany również list do premiera Mateusza Morawieckiego z naszymi uwagami dotyczącymi przepisów prawa, które dzisiaj są, obowiązują, a które w tych nadzwyczajnych sytuacjach, z którymi mamy do czynienia, w naszym zdaniem powinny zostać zmienione. Jeżeli mamy obowiązek zarejestrowania pojazdu, jeżeli mamy obowiązek zgłoszenia zgonu, aby można było pochować zmarłego, jeżeli są sprawy związane z obowiązkami typu płacenie wszelkiego rodzaju podatków i opłat, jeżeli mamy sytuację, że komuś się kończy z przedsiębiorców zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i też jest potrzebny wtedy bezpośredni kontakt, to zwracamy uwagę panu premierowi, żeby przy okazji następnej być może nowelizacji ustawy o specustawy związanej z koronawirusem uwzględnił te przypadki po to, żeby również przepisy prawa nadążały za rzeczywistością, która wokół nas jest i żebyśmy chronili też osoby przed tym bezpośrednim kontaktem. Podobnie jest na przykład też ze stawiennictwem osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tak. Oni mają wyznaczone terminy, kiedy powinni się zgłosić. My apelujemy do rządu, aby zawiesił obowiązywanie tych przepisów, które wymagają bezpośrednich kontaktów, po to, żeby ułatwić życie naszym mieszkankom i mieszkańcom, żeby po prostu mieli, nie mieli poczucia, że łamią prawo, że nie wykonują pewnych obowiązków. A skoro jesteśmy przy tym temacie, to proszę powiedzieć, jak się układa na dzień dzisiejszy współpraca na linii rząd-samorząd. W tamtym tygodniu był pan zaproszony na spotkanie premiera Morawieckiego z przedstawicielami największych samorządów w Polsce. No, minęło kilka dni, mamy nową sytuację, ale możemy chyba coś powiedzieć, jak to wygląda. Najpierw było spotkanie prezydentów u wojewody, później było spotkanie prezydentów u premiera. Na obydwu tych spotkaniach z jednej strony byliśmy poinformowani o tym, jakie są działania rządu w związku ze zwalczaniem tej epidemii koronawirusa. Z drugiej strony zapowiedziano nam, że będą wydawane różnego rodzaju polecenia, które będą ingerowały w pracę samorządów. No i my właściwie to wykonujemy, to co płynie w formie różnych decyzji, pism, okulników ze strony administracji rządowej, bo musimy pamiętać, że administracja rządowa ma siły, środki do tego, żeby skutecznie przeciwstawiać się wszelkim tego typu masowym zagrożeniom, jakim niewątpliwie jest ogłoszona przez WHO pandemia. To oni mają wiedzę na temat zakresu występowania tego zjawiska w Polsce, mają służby typu inspekcja sanitarna i wiele jeszcze innych, które służą do konkretnego działania. Oczywiście samorządy współpracują z administracją rządową. My również wykonujemy wszystkie polecenia wojewody czy administracji rządowej w tym zakresie. Są przygotowywane miejsca kwarantanny na terenie Częstochowy i zgodnie z decyzjami i poleceniami wojewody one zostały przygotowane. One jeszcze nie funkcjonują, będą funkcjonować wtedy, kiedy dostaniemy konkretną decyzję w tej sprawie. Czekamy, kiedy i czy zostanie taka decyzja wydana. Podobnie jest ze wszystkimi innymi sytuacjami, a więc rozwinęliśmy wszelkiego rodzaju pomoc dla naszych mieszkańców i tych, którzy są dzisiaj w okresie kwarantanny, którzy potrzebują szczególnej opieki. Na co mogą liczyć starsi mieszkańcy, seniorzy, bo tutaj chyba o nich głównie chodzi, prawda? Jest problem z zakupami, z lekami. Czy miasto coś myśli w tym temacie, jak pomóc tym osobom? Z jednej strony mamy taką pomoc instytucjonalną, która jest regulowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, czy też przez działające całodobowo
Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i są konkretne numery telefonów, pod które możemy dzwonić. My te numery telefonów damy na pasku, ewentualnie dokładnie. Udostępnimy na jakiś plansze. Jeżeli jest potrzeba kontaktu, to proponuję, żeby się kontaktować właśnie z Miejsko-Powiatowym Centrum. To dotyczy zarówno osób, które dzisiaj są objęte różnego rodzaju ograniczeniami, czy to kwarantanną, czy innymi ograniczeniami, ale też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy z własnej inicjatywy, jakby czując potrzebę, odpowiadają na to zapotrzebowanie, bo oprócz tego instytucjonalnej pomocy, gdzie Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego kontaktuje się później z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i tam później zarówno Caritas, jak i Polski Komitet Pomocy Społecznej obsługują, pomagają w dostarczeniu żywności, w załatwieniu wszystkich sprawunków w tych przypadkach, kiedy dotyczy to osób, czy to starszych, czy to tych, które są objęte kwarantanną. Z drugiej strony mamy takie akcje realizowane, zresztą zgodnie też i z apelami miasta, bo jeżeli miasto apeluje, nie bądź obojętny, czy nie bądźmy obojętni wobec siebie, jeżeli idziemy na zakupy, jeżeli idziemy na sprawunki, to może warto zapukać do sąsiada, który jest starszy i zapytać, czy jemu też nie należałoby czegoś kupić. Czyli zwyczajnie po ludzku się zachować. Dobrosąsiedzka pomoc. To tutaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy na te nasze apele odpowiadają, pomagają sobie wzajemnie. Czy to będzie w formie drodzy sąsiedzi, zrobimy wam zakupy, pomożemy w bieżącym funkcjonowaniu, czy też będzie to dotyczyło seniorów czy seniorek, ale też i wiemy, że jedna z firm częstochowskich dostarczająca żywność, firma Deligo Częstochowa wraz ze stowarzyszeniami Często Kocham, Aktywna Częstochowa czy Młodzieżową Radą Miasta zadeklarowały, że już od jutra będzie można skorzystać z ich pomocy, że wolontariusze będą po zadzwonieniu, po przekazaniu swoich potrzeb pomagać w na przykład robieniu sprawunków na terenie miasta, czy to zakupy w aptece, czy zakupy w sklepach. Ja wszystko tylko dopowiem, po to, żeby sobie wzajemnie pomagać. Przepraszam, tylko dopowiem, że podobną akcję robi również Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie, tak, a także Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie Reskitiu. My te wszystkie namiary na te podmioty udostępnimy na naszych planszach, na stronie internetowej, na pasku, który będzie się cały czas przewijał. Ja natomiast, panie prezydencie, chciałem wrócić jeszcze do rzeczy, od której prawie żeśmy zaczęli. To znaczy o tym, że młodzież jest w domu. Czy samorząd ma jakąś inicjatywę zorganizowania, nie wiem, specjalnych lekcji, czy też korepetycji dla tych młodych ludzi, którzy w tej chwili są właśnie, mają trochę czasu i mogą nadrobić pewne rzeczy. Sytuacja dynamicznie się zmienia. Staramy się jako samorząd po pierwsze realizować wszystkie zalecenia i polecenia płynące od administracji rządowej i to jest priorytet, no bo musi ktoś decydować, znając skalę zagrożenia, o wykorzystaniu wszystkich służb i środków. Nie wykluczamy również w dalszym czasie kolejnych naszych działań, na przykład tych związanych z młodzieżą. Póki co staramy się zorganizować w taki sposób i pracę urzędu, i pracę jednostek miejskich, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy są w szczególnych potrzebach, mogli liczyć na administrację samorządową, która współpracując z administracją rządową realizuje te zadania z zakresu bezpieczeństwa, które są adekwatne do zagrożenia i które są wymagane od nas. Po tym, jak wypełnimy te wszystkie zadania, które są nam jakby z godziny na godzinę dosyłane, będziemy starali się również odpowiedzieć na te potrzeby, o których mówi pan redaktor. Dziękuję za spotkanie i za informację.